Ostatni miesiąc w roku kojarzy się wszystkim ze świętami Bożego Narodzenia. Na ulicach pojawiają się świąteczne ozdoby, a my powoli myślimy, jaki prezent w tym roku dostaniemy od świętego Mikołaja. W rodzinach tradycje bożonarodzeniowe przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dzielenie się opłatkiem, ubieranie choinki, wspólne śpiewanie kolęd czy wkładanie sianka pod wigilijny obrus to zwyczaje wszystkim dobrze znane. Młodzież z gimnazjum nr 2 w Nidzicy postanowiła przypomnieć o tym, jak dawniej na Warmii i Mazurach obchodzono te grudniowe święta i jakie wtedy panowały zwyczaje. Nie dzielono się opłatkiem, nie ubierano choinki tak jak dziś, stawiano orzeszki, jabłuszka pod choinką. No, dużo się zmienia. Przewędrowały różne inne tradycje, które my wykorzystujemy dzisiaj. Zwyczaj ozdabiania choinki przyjął się dopiero w 1910 roku. Święta Bożego Narodzenia, dawniej na Warmii i Mazurach, nazywane były godami lub godnymi świętami. I właśnie taki tytuł miało przedstawienie przygotowane przez nidzicką młodzież. Uczniowie wystąpili podczas 26. sesji Rady Miasta. Młodzież z Nidzicy podzieliła się z nami tym, w jaki sposób spędza święta i co o nich sądzi. No u mnie to już tak jest od dobrych kilkunastu lat, że najpierw rodzina od strony mamy zjeżdża się do nas, do domu, albo my jedziemy do nich, no i później jedziemy jeszcze do rodziny od strony taty i tak, no tam się wszyscy zjeżdżają. Jest tak fajnie, no. Teraz się nie spędza świąt z rodziną i całkiem się wszystko zmienia. Teraz nie ma tak dużo miłości, jak było kiedyś. Swoim przedstawieniem uczniowie jeszcze kilka tygodni przed świętami wprawili wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Młodzież z gimnazjum nr 2 do tego zadania podeszła bardzo profesjonalnie. Próby rozpoczęły się już we wrześniu. Uczęszczaliśmy w warsztatach tańca, śpiewu, występowaliśmy także w kinie, bo mieliśmy występ. No, trochę się napracowaliśmy od września. Po przedstawieniu dla publiczności przygotowana była niespodzianka w postaci poczęstunku. Na stołach znalazły się bożonarodzeniowe przysmaki. Święta dopiero za kilka tygodni, ale każdy z nas myśli już o zbliżającej się Wigilii.